Cześć, nazywam się Justyna. Kiedy Antek poprosił mnie o to, żebym powiedziała swoje świadectwo, to się tak właśnie zastanawiałam, co ja w ogóle mam powiedzieć, bo czasami właśnie jak słuchałam różnych historii, kiedy ktoś spotkał Jezusa, ja się tak zaczęłam zastanawiać, kiedy ja spotkałam. I powiem wam szczerze, to nie do końca jestem pewna, kiedy spotkałam. Dlatego, że jak zresztą chyba większość, ja się wychowałam w kościele katolickim, aczkolwiek zawsze brałam udział w różnych oazach, szkołach, duszpasterstwach i jakoś tą relację od samego początku starałam się budować z Bogiem, może trochę nieświadomie, ale muszę przyznać, że zawsze postawa Jezusa była takim po prostu przykładem. Tylko niestety w miarę jak lata upływały, różne rzeczy człowiek zaczynał po prostu obserwować. No to u mnie też się po prostu troszeczkę to zmieniło. Nie to, że ja przestałam szukać tej relacji z Bogiem, ale to, co mi osobiście gdzieś tam troszeczkę przeszkadzało, to w ten moment, gdzie ja szłam na przykład do kościoła z różnymi właśnie osobami, a później zaraz potem widzę, jak oni całkowicie się inaczej zachowują. I to był taki, można powiedzieć, że moment w moim życiu, gdzie ja zaczęłam odchodzić całkowicie od kościoła katolickiego z takim nastawieniem, jeżeli to ma tak wyglądać, to ja nie chcę. Ja wtedy nie znałam też po prostu innej formy, nie wiedziałam, jak to w ogóle wygląda. A w międzyczasie też dużo innych niefajnych rzeczy mnie w życiu po prostu spotkało, więc muszę przyznać, że to był taki okres mojego buntu. Przez to, że ja wcześniej trochę tą relację zawsze z Bogiem budowałam, to ja bardzo często słyszałam Jego głos. I parę razy już podczas studiów miałam taką po prostu sytuację, gdzie słyszałam wprost głos Boga, który mówi, wróć do mnie. A propos tego, co dzisiaj Artur mówił, a propos powrotów. Jednak ja wtedy powiedziałam, Panie Boże, ja sobie teraz idę własną drogą. Więc mogę powiedzieć wprost, że no nie do końca chciałam. Bo doszłam do wniosku, że bardziej z niezrozumienia. Doszłam do wniosku, że skoro tak po prostu to ma wyglądać, skoro Twój plan na mnie jest taki, to ja go po prostu nie chcę i idę sobie własną drogą. Tylko też, prawda jest taka, że jak poszłam sobie własną drogą, to dopiero w życiu moim zaczął się chaos. I to straszny. Dużo strachu, dużo obaw o to, jak będzie wyglądało w ogóle całe życie, o to, co ja mam w ogóle robić. I taki mój powrót do Boga z powrotem świadomy, muszę powiedzieć, że nastał przez osobę całkowicie nienawróconą i chyba trochę taką nieświadomą tego, że ja w ogóle do tego Boga dzięki tej osobie wróciłam. To było na tej zasadzie, że ja zawsze lubiłam czytać bardzo dużo różnych książek i w momencie, jak zaczęłam moją drugą działalność, gdzie potrzebowałam więcej rzeczy w swoim życiu robić, więcej wyjść do ludzi i mówić o tym, co ja robię, to się okazało, że ten strach w moim życiu jest naprawdę bardzo duży. Dostałam taką właśnie bardzo ciekawą książkę do poczytania. To się nazywało Inner Voice. I ciekawa moja reakcja była taka, dlatego że autor tam pisał w ten sposób, że ja będę nazywał swoim to życiu Bogiem, aczkolwiek jak chcesz, możesz nazywać to wszechświatem, intuicją, wewnętrznym głosem, czyli coś, co cię w życiu prowadzi. Powiem tak, moja reakcja, kiedy zaczęłam czytać tą książkę, bo to była już kolejna książka, gdzie z powrotem ten temat Boga do mnie wracał, moja reakcja była taka. No nie, Panie Boże, znowu Ty? Więc przyznaję, że od tego się tak troszeczkę zaczęło. I wtedy zaczęłam się tak zastanawiać jeszcze raz. No dobrze, w takim razie, skoro to ja od Ciebie odeszłam, a Ty mi nigdy nie pozwoliłaś odejść, no to w takim razie ja chcę znowu zacząć budować po prostu tą relację. Tylko przyznaję, że też nie do końca wiedziałam jak. Aczkolwiek jak wtedy powiedziałam właśnie tą moją decyzję, ja chcę wrócić do Ciebie, no to się okazało, że wtedy odpowiednie osoby spotkałam właśnie w moim życiu, które między innymi też doprowadziły mnie do tego miejsca tutaj. I jedną rzecz, którą chciałabym na pewno po prostu też powiedzieć, która na mnie miała bardzo duży wpływ, przez to, że gdzieś tam ten stres, taki bardzo duży strach miał miejsce w moim życiu z różnych powodów. Pamiętam, jak byłam tutaj w czerwcu, to chyba była szkoła liderów, chyba, nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam ten moment, kiedy Artur się pomodlił nade mną.
Muszę przyznać, że chyba pierwszy raz w życiu doświadczyłam właśnie takiego pełnego spokoju, gdzie nie było właśnie ani strachu, ani niczego, ani taka całkowita harmonia. I pamiętam to, co powiedział wtedy do mnie Jezus. Ja zrobiłem za Ciebie na krzyżu już wszystko. Teraz to Ty musisz zdecydować. I za każdym razem przyznaję, że ten moment, kiedy znowu wracam do jakichś takich, nie wiem, starych schematów, gdzie doświadczam właśnie strachu, gdzie doświadczam jakichś zwątpień, to jest właśnie ten moment, gdzie staram się cały czas przypominać właśnie te słowa, że to ja teraz muszę po prostu zdecydować, bo Jezus dla mnie tak naprawdę zrobił już wszystko. I jeszcze jedna rzecz, która cały czas zmienia moje życie, to tak naprawdę jedno zdanie, które kiedyś usłyszałam. Ktoś kiedyś powiedział, nie pamiętam nawet gdzie, nie pamiętam przy jakiej okazji, ale wprost zadał po prostu pytanie. Wierzysz w Boga, czy wierzysz Bogu? I to znowu, to był taki kolejny moment, gdzie ja musiałam się po prostu zastanowić, jak to ze mną jest. Czy ja wierzę tylko w Boga, wiem, że jest, ale czy wierzę w Bogu, że wierzę w Bogu, że mogę Mu na tyle po prostu zaufać, że On poprowadzi każdy jeden moment po prostu mojego życia. I tam, gdzie całkowicie poddałam moje życie właśnie temu, że Panie Boże, ja Tobie ufam, to muszę przyznać, że tam się zaczęły dosłownie dziać cuda, tak? Więc to jest zdanie, które znowu chcę sobie zawsze po prostu przypominać, bo wiem, że bez Boga życie po prostu jest trudne. Nawet jeżeli chcemy iść własną drogą, możemy, ale nawet jak się mówi tutaj dużo o rozwoju, czy w świecie rozwoju osobistego, jest ten postęp, ale zawsze ten postęp jest dużo szybszy, kiedy ma się Boga, bo to, czego ja doświadczyłam, to po prostu czuję się wtedy, że człowiek zaczyna żyć. Jeszcze jest jedna rzecz, którą bardzo bym się chciała po prostu podzielić a propos takiego mojego buntu i tego mojego po prostu powrotu do Boga, bo to tutaj też Artur tak naprawdę dzisiaj wspomniał o tym, na temat tego, jaki plan Bóg ma nas. Jaki plan na nas ma Bóg. Dlatego, że ten moment, kiedy ja się tak troszeczkę zbuntowałam, gdzie stwierdziłam, że Panie Boże, idę sobie moją własną drogą i nawet jeżeli słyszałam ten głos, wróć do mnie, to ja nie chciałam, to ja sobie zdałam sprawę, że to było tylko dlatego, że miałam cały czas obawę, no dobra, ale mój pomysł na życie, to co ja chcę zrobić, jak się okaże, że to jest sprzeczne z tym, co Ty chcesz dla mnie, no to ja nie chcę się o tym po prostu dowiedzieć. I to był taki mój strach. Ale też, w miarę jak zaczynałam właśnie zdawać sobie sprawę, że no jedyną drogą dla nas jest poddanie się Bogu, że tak naprawdę to On ma dla nas ten jeden perfekcyjny plan, zaczęłam po prostu to rozumieć, troszeczkę poddawać, to się okazało, że wszystko zaczęło się w tej kwestii po prostu układać. Że to, co mi się wydawało, że wszystkie po prostu moje marzenia, które miałam, co chciałam osiągnąć, co chciałam zrobić, to nie były do końca tylko takie moje własne marzenia niezgodne z Jego wolą, ale właśnie w drugą stronę. To właśnie On mi dawał te marzenia, pokazywał, że to jest dla mnie sposób, żeby dotrzeć do innych ludzi z Jego przesłaniem. Także dzisiaj muszę powiedzieć tak, dzisiaj stojąc tak z miejsca, patrząc na całe moje życie, mogę powiedzieć wprost, że jedyna słuszna droga i jedyny prawdziwy po prostu rozwój rzeczywiście zaczyna się w Bogu. Dziękuję. Amen. Amen. Chciałbym się przypomnieć takie słowa, jak mówiła Justyna. Dla Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od czynienia nieprawości, ten, kto wzywa imienia Pańskiego. I kiedyś o tym rozmawialiśmy z Agatą i ja zauważyłem bardzo ciekawą kwestię. Wielu ludzi nawraca się do Boga, zaczyna spotyka się z Bogiem, i nie wiedzą, że się z Bogiem spotkali. Nie wiedzą. To mi zadzwonił jakiś czas temu człowiek i ten człowiek do mnie powiedział takie coś. Proszę Pana, znalazłem Pana w internecie i muszę Panu coś powiedzieć. Po prostu otworzyłem internet i znalazłem Pana, ale powiem Panu, jak to się stało. Wczoraj doszedłem do wniosku wieczorem, że mam dosyć mojego życia już. Że moje życie nie ma żadnego sensu. I powiedziałem po raz pierwszy do Boga, jeżeli Ty jesteś w ogóle, to zrób coś ze mną. I położył się spać. I rano wstał.
spojrzał w okno i mówi do mnie tak, spojrzałem w okno i zobaczyłem, że wszystko jest inne. Wiecie, facet, który w ogóle nigdy nie słyszał o czymś takim jak nawrócenie, nowe narodzenie. I on mówi tak, usiadłem do komputera, włączyłem komputer i natychmiast mi wyskoczył Pan. Służba nasza. Facet się natychmiast kontaktował i mówi, ja mówię do niego, narodziłeś się z Bożego Ducha. On mówi tak, ja mówię tak. Wiele ludzi takich jest. I wiecie, to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli taką rzecz. Żebyśmy to dostrzegli.